Witam, przedstawiam rower Specialized Chisel Expert z roku 2019 w rozmiarze S. A w sumie to, co z niego zostało po transferze części ze starszego Dartmoora Primala. Głównymi powodami, dla których wybrałem speca, jest jego niska masa, dobra jakość wykonania i wygląd. Rama posiada minimalistyczne haki, rurki o małym przekroju wykonane z lepszego aluminium M5, łączone specjalną metodą Dialuzio. Wersja Expert była wyposażona w napęd SRAM NX1x12, amortyzator RockShox Reba i hamulce SRAM Level LT. Po przekładce i przemalowaniu go w mojej ulubionej i sprawdzonej lakierni Multicolors, rower prezentuje się teraz tak. Zamiast napędu SRAMa zamontowałem prawie pełną grupę Shimano XT1x11 z wyjątkiem kasety SLX i czarnego łańcucha KMC. Spec toczy się na super szybkich oponach Continental Racing we wzmacnianej wersji Protection pierwszej generacji, która jest trochę cięższa, ale też odporniejsza niż najnowsza odmiana. Za zatrzymanie tej małej wyścigówki odpowiadają hamulce MT501, a za wygodę chwyty Audi Longneck z miękkiej mieszanki gumy oraz siodełko Specialized Myth Comp, które pod swoją skorupą skrywa zintegrowany multitool EMT9. W przypadku dziewczyn wolę nie ryzykować i nie używam pedałów z metalowymi pinami, więc tu zamontowałem sprawdzone i lekkie pedały HTPA12. Niezbędny na dłuższych wycieczkach jest też regulowany koszyk Topic Modula KH2, który pomieści butelki o pojemności nawet 1,5 litra. Natomiast za bezpieczeństwo i dobrą widoczność odpowiadają lampki Mactronic i hoody. Link do recenzji tych i wcześniejszych części znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Rower w tej konfiguracji na dętkach Super Light waży poniżej 12 kg i świetnie nadaje się zarówno na krótkie przejażdżki po mieście, jak również na całodzienne eskapady. Nie jest to pierwszy chisel, którego przerabiałem i uważam, że to bardzo wdzięczna baza do modyfikacji. Te ramy są wygodne, względnie sztywne, a do tego są prawie najlżejszą aluminiową opcją na rynku. Istotne dla mnie było też to, że posiadają przemyślane i łatwe w obsłudze wewnętrzne prowadzenie pancerzy. Wszystko to sprawia, że rower jest po prostu ładny. Patrzy i serwisuje się go z czystą przyjemnością. Co więcej, w 2021 spec wprowadził nowszą generację chisela z bardziej agresywną geometrią, która jest jeszcze lżejsza i moim zdaniem ładniejsza, więc na pewno jakaś jej wersja jeszcze zagości na moim kanale. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!